Zanim zaczniemy odcinek, lubicie może tematykę fantasy? To może też lubicie akcję, gdzie wita was jeden wielki BOOM? To jest właśnie na nas, no to zaj. Zwane też jako Seven Deadly Sins, albo po prostu na nasze 7 grzechów głównych. Siemanko, z tej strony Matrix, drugi prowadzący kanał Przewodnik Anime. I zapraszam was do oglądania. W takim razie, o czym jest to co? Anime. To anime odgrywa się w czasach średniowiecznych z elementami fantasy, a miejsce całej akcji odgrywa się na kontynencie zwanej Brytanią. Historia natomiast odwraca się wokół pewnej grupy drużyny Świętych Rycerzy, składającej się z 7 grzeszników oraz pewnej księżniczki imienia Elizabeth, która stara się ich odszukać. Ci rycerze władają naprawdę potężnymi mocami i pomimo, że dobrze służyli tam królestwu Lyonnes, to zostali wciągnięci w zbrojnie i oskarżeni o morderstwo przywódcy Świętych Rycerzy, przez co byli zmuszeni się ukrywać przez 10 lat. Ogólnie na samym początku wskazuje na to, że ci z 7 grzechów głównych są źli, a ci rycerze, święci rycerze i tak dalej są ci właśnie ci dobrzy. Ale jednak po pewnym czasie podczas trwania właśnie fabuły okazuje się, że jest całkowicie na odwrót. Co właśnie na początku daje właśnie taki fajny efekt i zadaje właśnie w głowie takie pytanie, kto tu tak naprawdę jest zły? Aby was zachęcić do obejrzenia właśnie tego anime, przedstawiłem wam jeden z takich bardziej ciekawszych właśnie momentów, gdzie owa księżniczka odnajduje samego lidera 7 grzechów głównych, smoczy grzech gniewu, Meliodasa, oraz jego przyjaciela Hoka, który jest, no, prosiakiem. Bardzo polecam wam to anime. Głównie ze względu na to, że fabuła jest dość bardzo ciekawa i naprawdę daje takie fajne momenty w głowie. Ale sama akcja po prostu wynosi wszystko poza skalę. To jak ktoś lubi na pewno do akcji na przykład takiego Dragon Balla, gdzie naprawdę chłopy mogą nawet rozwalić całą planetę, no to to jest właśnie anime dla niego. W każdym razie polecam wam obejrzeć właśnie The Seven Deadly Sins. A ja z wami się żegnam, więc cześć i czołem.